Dzień dobry, to co, może ja bym, nie wiem, spróbował odcinek 37. Ja dzisiaj sobie wymyśliłem takie zagadnienie sygnały, bo chodzi o to, że człowiek od zawsze właściwie wymyśla różnego rodzaju sygnały dźwiękowe, nie tylko, ale oczywiście mnie interesują dźwiękowe, żeby coś o czymś powiedzieć, ostrzec, coś ogłosić, i w związku z tym powstało wiele przedmiotów tworzących te sygnały dźwiękowe, a niektóre z nich dały nawet początek wielu współczesnym instrumentom, tak jak na przykład instrumenty dęte, blaszane, to właściwie swój początek wzięły w takich prostych trąbkach sygnałowych, które były głównie tworzone najpierw po to, żeby coś zasygnalizować. Dobra, zaczyna się plątać w tym już na wstępie, więc ja tylko powiem, że oczywiście nie ma mowy w mojej serii o jakichś takich muzykologicznych ujęciach tematów, no i również w tym temacie nie będzie tutaj jakiegoś muzykologicznego ujęcia, tylko po prostu zgromadziłem sobie trochę instrumentów, które uznałem w mojej kolekcji jako sygnałowe. Chciałbym dzisiaj je zaprezentować. Oczywiście na końcu będzie też utwór. Sama treść odcinka może być dla niektórych trochę męcząca, w związku z tym, jeśli ktoś nie chce oglądać i słuchać prezentacji tych instrumentów sygnałowych, to proszę sobie przewinąć tutaj do właśnie do tego momentu i tam jest utwór, czyli najważniejsza część dzisiejszego odcinka. Nie wiem, czy dobry ten wstęp, no ale lepszego nie wymyślę. Czołówka i jedziemy dalej. No właśnie, no ja, szanowni państwo, nie znam się, jak już wspominałem, na instrumentach w takim kontekście muzykologicznym. Wielokrotnie powtarzałem, powtórzę to znów, ja jestem prostym człowiekiem, widzę instrument, to biorę go i na nim gram i właściwie na tym bazuje całe moje doświadczenie związane z muzyką, z instrumentami. Wracając do sygnałów, no właśnie człowiek wymyślał właściwie od zawsze jakiegoś rodzaju przedmioty tworzące dźwięki po to, żeby ostrzegać. Wiadomo, że pierwszym sygnałem był krzyk, na przykład, który przed czymś ostrzegał, ale kiedy krzyk był za cichy, no to właśnie człowiek wymyślał jakieś instrumenty, no nazwijmy to, nie bójmy się tego słowa, no bo coś, co wydaje dźwięk, jest instrumentem, przynajmniej tak ja tak uważam. No i mam tutaj, szanowni państwo, odratowaną ze złomu taką trąbkę sygnałową. Prześledziłem w internecie, znalazłem dwie opcje. Jedna jest taka, że albo tu na końcówce była jeszcze taka metalowa tulejka, taki ustniczek, albo tutaj była taka gumowa poducha. Tu był też jakiś pasek i prawdopodobnie między innymi przez pocztowców taka trąbka sygnałowa była używana. Aha, zapomniałem powiedzieć, szanowni państwo, ja dzisiaj też wywiało mnie trochę do lasu, ponieważ te instrumenty sygnałowe są dość głośne. Pomyślałem, że właśnie las będzie najlepszym miejscem, żeby te instrumenty mogły w pełni zaprezentować swoje możliwości, żeby dźwięk się dobrze rozwinął. Poza tym niektóre z tych instrumentów sygnałowych właśnie, można powiedzieć, wywodzą się z lasu poprzez to, z czego zostały wykonane, albo poprzez to, gdzie były używane. Dobra, to teraz tak. Mówię o instrumencie, a potem leśna prezentacja dźwięku. To najpierw taka stara trąbka sygnałowa odratowana ze złomu. Teraz taki trochę dziwoląg, bo no jest to jakiś rodzaj rogu. Widać, że instrument został wykonany z rogu, ale tutaj jest taki ustniczek jeszcze metalowy, w którym jest taki chyba metalowy stroik. No i to jest taka trochę śmieszna sygnałówka. No, proszę posłuchać. Może by się nawet do nawoływania kaczek nadała.
Ta trąbeczka, szanowni państwo, została odratowana, tu taka ciekawostka, z Ciucholandu w Lublinie. Kiedyś po spektaklu, który graliśmy z Mumio w Teatrze Starym w Lublinie, odwiedziłem Ciucholand, ponieważ bardzo lubię odwiedzać Ciucholand. Okazało się, że był na tyle nietypowy, że kupiłem tam starą maszynę do pisania oraz tę oto trąbkę sygnałową. A brzmi ona tak. Tu, szanowni państwo, mamy już dość poważny artefakt. Trąbka sygnałowa z Tybetu, z pięknymi zdobieniami. To znaczy, no, czasy jej świetności na pewno już dawno minęły. Bardziej teraz nadaje się jako ozdoba, ale jakieś dźwięki da się z niej jeszcze wydobyć. Tu taka ciekawostka, szanowni państwo, to jest trąbka teleskopowa. Ona się po prostu składa, przez co prawdopodobnie łatwo było z nią podróżować. Nie wiem, jeszcze z nią nie podróżowałem. Ale udało mi się z niej wydobyć jakieś dźwięki. Tu przykład takiej typowej trąbki sygnałowej, troszkę już może jakiś taki zalążek waltorni, nie wiem z którego to jest roku, jak to jest stare. Wiem, że znowu zostało to odzyskane ze złomu, miało być zezłomowane, ale wylądowało u mnie. Tu nawet z jakiś łańcuszek prawdopodobnie gdzieś to służyło jako ozdoba. No też jest to troszeczkę uszkodzone, ale nadal gra. W żadnym nagraniu jeszcze tego nie wykorzystałem. Dziś premiera tego instrumentu, ale myślę, że kiedyś gdzieś w jakiejś produkcji nawet taki zdezelowany instrument blaszany sygnałowy znajdzie jakieś swoje miejsce. A teraz już bardzo poważny instrument, szofar, czyli żydowski, taki rytualny róg używany podczas ważnych momentów, ogłaszający początek wojny, koniec wojny, początek roku. Ja też, jeśli chodzi o początek roku, to staram się go co roku też używać. Z szofarem jest w tradycji żydowskiej taka historia związana. Mówi się, że szofar im bardziej zakręcony, tym piękniejszy dźwięk z niego można wydobyć. I właśnie to jest taka alegoria ludzkiego życia. Im bardziej ludzkie życie pokręcone, tym piękniejszą historię Bóg potrafi z takiego życia wyprowadzić. Tak mówią Żydzi. Posłuchajmy, jak brzmi szofar. No i na zakończenie nasz polski instrument, trąbita. Ja mam taką trąbitę, która mierzy sobie 3 metry, około 3 metry, 10 centymetrów. Jak ją kupowałem, jeszcze miałem wtedy mniejszy samochód, to najpierw sprawdziłem, czy się zmieści w samochodzie. Okazało się, że się zmieściła, więc mogłem ją kupić. Trąbita jest robiona tak, że z takiego długiego kawałka drewna, taki długi kawałek drewna jest przecięty wzdłuż na pół, musi być w środku wydrążony i potem ponownie sklejony. Podobnie tworzy się też na przykład didgeridoo. No i co? Prezentacja dźwięku.
Niestety prezentację przerwał deszcz. Tam pod koniec słychać i widać, że zaczyna padać deszcz, ale szanowni państwo, nic straconego, ponieważ właśnie to trombita będzie głównym bohaterem utworu Bitwa, który chciałem zaprezentować na zakończenie dzisiejszego odcinka. Co jeszcze mogę powiedzieć? No jak państwo słyszą, ja nie umiem na tych instrumentach grać, umiem z nich wydobywać dźwięki, ale jak już to parę razy też mówiłem, to nie sztuka jest grać na instrumentach, na których umie się grać. No, to zapraszam do wysłuchania utworu pod tytułem Bitwa. Ale ogólnie strasznie zimno, ale niczego nie żałuję.